mrocznych legend i historii. Dziś razem z Agnieszką i Sewerynem z grupy Mroczni Podróżnicy odwiedzimy szpital w Krapkowicach. Byliśmy już w tym miejscu dwukrotnie. Raz w ciągu dnia i raz nocą. To, co wtedy udało nam się tutaj zarejestrować, doświadczyć, spowodowało to, że przyjechaliśmy dzisiaj tutaj do głębi zbadać ten szpital. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na odcinek. Chodźcie z nami. Opuszczone mury dawnej lecznicy nocą zamieniają się w miejsce mroczne i tajemnicze. Odgłosy kroków, uporczywe uczucie bycia obserwowanym oraz dziwne dźwięki to tylko niektóre z anomalii, których doświadczali ludzie odwiedzający to miejsce po zmroku. Dlatego postanowiłem udać się tam nocą i sprawdzić, czy po dawnych szpitalnych korytarzach nadal spacerują dusze pacjentów. Ja pierdolę. No nie wiem właśnie, kurde. Ty, ta piłka się zapaliła mi wreszcie chyba sama. Patrz, znowu. No. Nie bój się, ja tylko zostawię to tutaj. A stój. Widzę, że jesteś tutaj. Możesz się jeszcze raz pobawić tą piłeczką? To ty? No to mój, ale nie ja. Bo on jest tam, a ja jestem tu. Widzę, że tutaj jesteś. Nie musisz się ukrywać przed nami. Proszę, zbliż się jeszcze raz do tej piłeczki. Wiesz, ja w ogóle wypakowywałem tutaj sobie tego powerbanka. Mhm. I nagle tak, wiesz, podłączam, wiesz, i patrzę, a tu się piłeczka sama świeci. Mhm. Ona się w ogóle, wiesz co, tak jakby ona to uruchomiła wtedy, kiedy ja nie patrzyłem, gdy nie zwracałem uwagi na to, nie? Tak, tak. A spróbuję jeszcze dołożyć tam. Ale nie, dobra, jest jeden pod wystarczy. Możesz powiedzieć, co tutaj robisz? Ja mam na imię Łukasz, a razem ze mną jest Seweryn i Agnieszka. Jeżeli jesteś dzieckiem, nie musisz się bać. O, proszę. Niesamowite. Ty, odpalił piłkę i rempoda. Ale czad. Nie bój się. My przechodzimy w pokoju.
Patrz, zaś. Znowu piłeczka, no. Zaś piłeczkę odpala. Jesteś dzieckiem? Bawisz się tą piłeczką? Podobają ci się te urządzenia? To pobaw się jeszcze. Super. Widzisz? Masz jeszcze urządzenie z antenką. Dotknij go. Dotkniesz? Nie bój się. Podejdź. Czy ta piłeczka ci się bardziej spodobała? Jeśli tak, to dotknij ją jeszcze. A popatrz, ja mam też tutaj takie urządzenie, którym może... Czy mam coś zrobić? O, popatrz. Właśnie o tym mówię. Popatrz, masz tutaj takie urządzenie, dzięki któremu możesz wybrać słowa i przekazać... Czuję się beznadziejnie. Czuję się beznadziejnie. I patrz, i odpalił piłeczkę znowu. Jasny gwint. Ale to, ale... On dawał tutaj wcześniej znaki, te właśnie dziwne stuki takie, co tutaj były. Świetnie, ale widzimy, że jesteś. Baw się tym sprzętem, tymi urządzeniami. Jak chcę. O, patrz. Super. No to jakby, wiesz, na komendę, nie? Tak. Spodobała się piłeczka? No chyba ci przypadła bardzo do gustu. Fajna zabawa. Biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach nie mieli takich gadżetów. Mam na imię William. Ma na imię William. Bardzo mi miło, William. Ja mam na imię Łukasz. A ze mną jest Agnieszka i Seweryn. My przychodzimy na stawieni pokojowo. Nie musisz się nas obawiać. Z kamery znowu zerzało. Energię. William, byłeś pacjentem tego szpitala? Teraz cały czas się świeci. To ona się non-stop świeci. No. Pozbawa anomalii. Ale w ogóle to już za długo chyba. Za długo. No. Nie dotykaj jej, przestań dotykać. Możesz na chwilę odejść od tego urządzenia? Bardzo cię proszę, William. O, dziękuję ci bardzo. Jakie to było dziwne. A możesz teraz jeszcze raz dotknąć? No zgłupieje, jak tak będzie. Nie możesz, możesz, nie mo... No możesz, teraz pozwalamy. Idź w lewo. Idź w lewo, tam do sali. Musimy tu iść w prawo. A tu jest idź w lewo, czyli do sali tak jakby operacyjnej. O. Patrz, odpalił znowu. Tak. Tylko teraz jest pytanie. Tak. Tu w lewo? Czy tam następna w lewo? Tam, gdzie ja idę? Piłeczko też to wcześniej tam się zapalała, nie? Może tu jesteś teraz? Pobawisz się tą piłeczką? To coś nie ma czasu działa. Ale ona w ogóle czyli za długo tu się świeci. Dobrze, a możesz to drugie urządzenie uruchomić? Widzimy, że ładnie się bawisz tą piłeczką, a spróbuj uruchomić to drugie. O, masz na zawołanie. To jakby na prośbę, nie? William, powiedz mi, byłeś pacjentem tego szpitala? Leczyłeś się tutaj? Daj znać, proszę. Odpowiedz na tym urządzeniu, które jest. Zaś uruchomił piłkę. Dobra. To jest po prostu coś niesamowitego. Zobacz, on się strasznie długo tak jak nie obawia. Ale on się bardzo długo właśnie o to chodzi, nie? Bardzo go zainteresowała ta piłeczka. Spirit Talker. Nie wiem, czy dać jeszcze jedno? No, zawsze możesz dołożyć, jasne. Szturchać. Szturchać, o! Szturcha piłeczkę!
Tak, o to chodzi, że jak ją dotykasz, szturchasz, no tak, to... masz dwie. Jak ją szturchasz... Dobra, wyłączę światło, żeby nie przepalać, żeby fajnie było widać, że się uruchamiają. W rogu. W rogu. Siedzisz w rogu sali? Zobacz, teraz masz dwie takie piłeczki. Możesz uruchomić jedną i drugą. Masz też urządzenie z anteną. Jedną odpalił. A teraz spróbuj dotknąć tej drugiej kuleczki. Tą pierwszą, co dotknąłeś, a teraz spróbuj odpalić drugą. A ty, ale ta teraz jakby krócej, nie? Troszkę była. Śmiało, podejdź. Pobaw się. Spróbuj uruchomić to urządzenie z antenką. Albo te dwie kule, które leżą tutaj na podłodze. Ewentualnie daj nam jakiś znak. Jakiś sygnał, że tutaj jesteś. Dziewczynka. Jest tutaj z nami teraz? A jak dziewczynka ma na imię? Oby nie Wiki. Oby nie Wiktoria. Dziewczynko, jak masz na imię? Nie musisz się nas obawiać. My jesteśmy przyjaciele. Nie zrobimy ci krzywdy. Mamy takie fajne zabawki, możesz się nimi pobawić. Tutaj na ziemi leżą takie kolorowe piłeczki. Jak ją dotkniesz, to wtedy zapalą się takie fajne światła. A obok jest takie urządzenie z antenką. Jak się zbliżysz do niego, to ono będzie tak fajnie pikać. Pobaw się. Pokaż nam, że jesteś. Podejdziesz? A możesz coś puknąć albo stuknąć? Dobrze, widzę, że kontakt się zakończył, więc... Po tej niezwykłej sesji postanowiłem udać się do piwnic tego szpitala. Byłem ciekawy, jakie tajemnice skrywają i czy tam uda zarejestrować mi się jakąś obecność. Czy jest teraz ktoś tutaj ze mną? Jeżeli tak, proszę zbliż się do któregoś z tych urządzeń, które leżą na ziemi. Słyszę, że jesteś gdzieś w pobliżu. Zobacz, na ziemi masz takie urządzenie, które ma zieloną lampkę. Jak się do niego zbliżysz, to pokaże, że jest. O, właśnie, dokładnie o tym mówię. Czy jest teraz ktoś tutaj ze mną? Tutaj na ziemi położyłem takie urządzenia. Jedno, które ma zieloną lampkę. 1970. 1970. Czy... wtedy byłeś w tym szpitalu tutaj? Ja mam na imię Łukasz. Przychodzę w pokoju.
Ja ani moje urządzenia nie zrobimy ci krzywdy. Chciałbym poznać tajemnicę tego szpitala i dusz, które do tej pory błądzą po korytarzach tej lecznicy. Powiesz mi, jak masz na imię, żebym wiedział, z kim rozmawiam? A może byłeś pacjentem tego szpitala? Słyszę, że podążasz za mną. Mam wrażenie, że za mną Dzieci tutaj. Mam wrażenie, że za mną podążasz. Chciałbym, żebyś podeszła teraz do tych urządzeń, które są na ziemi. One nie zrobią ci krzywdy. Do widzenia. O, tak od razu? Porozmawiajmy chwilę, proszę. Czy mógłbyś, proszę, uruchomić któreś z tych urządzeń? Niesamowite. Ty, tam u Seweryna i u Agnieszki chyba też. Czy mógłbyś to zrobić jeszcze raz? O, delikatne skoki na K2. On popchnął. Kto kogo popchnął? Widać, są skoki na kadłubce. Możesz mi powiedzieć, co tu się stało w tym szpitalu? O, niesamowicie. Ale K2 cały czas gdzieś tutaj reaguje. Takie Duchy północy budzą się. Duchy północy budzą się. No jest już po północy, więc... Pokażcie mi tutaj, że jesteście. Jest nas trzech. Jest was trzech. Nas też jest troje. Ja, Agnieszka i Seweryn. A podacie mi wasze imiona? O, patrzcie. Jednoczesny skok na K2 i... Na rempodzie. Jesteście tu ze mną teraz? O, K2. Niesamowicie K2 się odezwał. O, znowu się odzywa. Czy umarłeś w tym szpitalu? Ale to K2 teraz ładnie daje. Okej. Patrzcie, taka dwójka się znowu wzbudza. Słuchajcie, ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby spróbować porozmawiać z tymi... O, proszę. Ania. Żeby spróbować porozmawiać z tymi bytami za pomocą dyktafonu. Sesja IVP, Szpital Krapkowice, piwnice. Przed chwilą widziałem, że byłaś w tym pomieszczeniu. Przedstawiłaś się jako Ania. Jednakże witam wszystkie byty i dusze, które do tej pory przemierzają
te szpitalne korytarze. Ja jestem Łukasz, moje urządzenia ani ja nie zrobimy wam krzywdy. Jestem pokojowo nastawiony i teraz zobaczcie. Mam tutaj w ręce taki mały srebrny przedmiot, dzięki któremu będziecie mogli się ze mną skontaktować. Proszę, podejdź i powiedz coś tutaj do tego urządzenia. Aniu, jeżeli jesteś tutaj, proszę, powiedz, czy byłaś tutaj leczona, czy zmarłaś tutaj, ale pamiętajcie o tym, że możecie powiedzieć cokolwiek. To się wtedy zarejestruje, ja to usłyszę i wasz przekaz do mnie dotrze. Także ja zamieniam się w słuch i czekam na wasz kontakt. Jeżeli masz za mało energii, możesz pobrać je z urządzeń, które tutaj się znajdują, ale tylko do kontaktu. Bardzo cię o to proszę. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz mówić, proszę uderz w coś. Jeżeli odpowiedziałaś do tego urządzenia, bardzo ci dziękuję. Koniec sesji. Ok, a teraz pochodźmy jeszcze, poszukajmy trochę tej aktywności. Jaki ładny pan narysowany. Artyzm ścienny. Jak na razie na K2 cisza. Nienawidzę po prostu takich pomieszczeń, w których jest pełno tuczonego szkła. Raz, że to się niebezpiecznie po tym chodzi. A dwa, że jest to strasznie nieprzyjemne dla ucha, kiedy się to ogląda. O, ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie troszkę tutaj swobodniej. I udamy się teraz tam do góry, żeby zbadać. Czy jest teraz tutaj ktoś ze mną? Proszę, zbliż się do tego urządzenia, które trzymam w dłoni. Podczas sesji w piwnicy, jak widzieliście, także udało zarejestrować się aktywność.
byłem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w kolejnych sektorach tego szpitala. Jesteśmy w tej głównej sali. Tu jest wyjście do góry. Ja bym zrobił tak. Tutaj na schodach bym zostawił siatkę laserową z rempodem. A my byśmy poszli tam do góry, na piętro. Dobra widzowie, zostawiamy tutaj siatkę i rempoda, a ja udaję się na wyższe piętra. O, super. Jeszcze nawet nie zdążyłem odejść, a już się zaczyna dziać. Byty i dusze tego szpitala. Jeżeli mnie słyszycie, proszę poprowadźcie mnie. Ja mam w ręku takie urządzenie z zieloną anteną. Ono nie zrobi wam krzywdy, ono tylko pokaże, że jestem. Że jesteście tutaj. Jaka tu jest masakra. Error. Niesamowite, jak można tak piękny budynek doprowadzić do takiej ruiny. Wyjście. Jaki to ma klimat, nie? Tu jest szyb windowy. A tu są te niesamowite okna. Dobrze, ale szukamy energii. Miotła tutaj. Mam nadzieję, że tu nie lądowała żadna czarownica. Choć tu jest tyle miejsca, że spokojnie by mogła. No taki żarcik, dobra.
Wy, ty i dusze tego szpitala, proszę, przemówcie do mnie. Mam na imię Łukasz. Przychodzę w pokoju. Nie zrobię wam krzywdy, ani moje urządzenia też nie. Proszę, zdradźcie mi tą tajemnicę, dlaczego jeszcze poruszacie się po tych szpitalnych korytarzach. Zły? Kto jest zły? To było akurat przybicie z radia. Przedstawisz mi się? Powiesz, jak masz na imię? Chciałbym powiedzieć, z kim rozmawiam. Znowu przebicie z radia. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jest to szpital. A na dole tego szpitala był oddział dziecięcy, dlatego jeżeli jest tutaj jakieś dziecko, proszę, nie bój się. Możemy porozmawiać. Dziecięcy głos, no to jest niesamowite wręcz. Jeżeli są tutaj jakieś dzieciaczki, proszę, odezwijcie się do mnie. Co to było? To tu jest ten zły. Zły, tak. Kto jest zły? Czy on jest tutaj, w tym szpitalu? Proszę, powiedz tak albo nie. Teraz się mamy uwalniamy, ale kogo uwalniacie? Zły, znowu zły. Cały czas to powtarzacie, ale kto jest ten zły? On ma jakieś imię? Jest tutaj w tym szpitalu? Powiedz tak albo nie. Pytaj. Pytam właśnie. Czy ten zły, o którym mówicie, jest teraz tutaj w szpitalu? A mnie się coś wydaje, że ten demoniczny głos, to oni mówią. Przepraszam, ale coś mnie... Nie wpływaj na mnie, proszę cię. Co to w ogóle jest? Nie rozumiem cię. Proszę, powiedz troszkę wolniej. Byłeś pacjentem tego szpitala? Zmarłeś tutaj? Thank you.
Dlaczego tutaj jeszcze jesteście? Czy coś was w tym miejscu trzyma? Co to było? To już naprawdę takie typowe demoniczne głosy. Jest po godzinie 12, po północy, więc widzę, że chyba zbudziliście się dopiero. W ogóle tutaj panuje całkiem inna energia. Na dole jest inaczej, a tu na samej górze jest inaczej. Tutaj za mną narysowany jest taki... symbol. Czy ktoś odprawiał tutaj jakieś rytuały? Możesz coś o tym powiedzieć? Posłuchajcie, zabawimy się taką grę tak albo nie, ale nie będziemy do tego używać boksa. Dziękuję wam za kontakt. Użyjemy do tego naszego HMF-u, czyli Homemade Plugs, autorstwa Jacka, pasja eksploracja, za co serdecznie Jacku dziękuję. Dobrze, rozstawmy zatem sprzęt i będę dalej prowokował. Dusze i byty tego szpitala, proszę, przemówcie do mnie. Zobaczcie, tutaj na ziemi są rozłożone takie sprzęty. Jeden ma zieloną lampkę. Zrobią ci krzywdę. Kto mi zrobi krzywdę? Platforma. Chodzi o tą gwiazdę tutaj namalowaną? Dlaczego zrobią mi krzywdę? Bo położyłem tutaj te sprzęty. Czy to była groźba? Chcesz mnie tym przestraszyć? Sześć, sześć, sześć. To było tutaj, jak z dziewczynami byliśmy? No. Kroki. To Seweryna słyszysz. Kim jesteś? Jak masz na imię? Jak cię zwą? Możesz cokolwiek powiedzieć? Ja przychodzę w pokoju. Co, przyszedłeś, pogroziłeś i co? Cisza, tak? Kroki, platforma, zrobią ci krzywdę. Pomoc. Potrzebujesz pomocy?
Spróbuj użyć energii tych urządzeń, które są tutaj. Wpłynąć na nie jakoś. Ta moja K2 to ledwo żyje już. Baterii się domaga nowej. Pokaż mi swoją moc. Uruchom któreś z tych urządzeń. Masz takie urządzenie po kolei. Zły człowiek jest tutaj. Zły człowiek jest tutaj. Cały czas o tym złym mówicie. Kto to jest ten zły? Jak ma na imię? I co robi tutaj w tym szpitalu? Zobacz, tu jest takie urządzenie z anteną. Jak się zbliżysz, będzie taki dźwięk. Agnieszka ma w ręce urządzenie z zieloną lampą i tam też na dole stoi takie urządzenie z lampą zieloną. Tutaj mamy piłeczkę i mamy urządzenie. Możesz odpowiadać za pomocą tego urządzenia tak lub nie. Zademonstruję ci, jak to działa. Ta strona i kolor zielony to twoja odpowiedź na tak. Ta strona i kolor czerwony to twoja odpowiedź na nie. No więc właśnie, tak to działa. Natomiast tutaj piłeczkę musisz ją dotknąć, żeby ona zaczęła się świecić. Dotyka cię coś? O kurczę. Nie wolno ci nas atakować. Nie wolno ci na nas wpływać. Pokaż swoją moc, uruchamiając któreś z tych urządzeń. Widzę, że nie jesteś skory do kontaktu. Okej, za to. Zatem dziękuję ci bardzo za ten krótki kontakt. Jesteś tutaj ze mną teraz? Tak. Panu czas. Kobieto, jak masz na imię?
Temperatura. Temperatura mocno wokół mnie spada. Schodząc na dół z najwyższego piętra tego szpitala, miałem nieodparte wrażenie, że coś za nami podąża. Dlatego postanowiłem jeszcze w głównym holu szpitala na schodach rozłożyć rempoda oraz piłeczkę, a sam oddaliłem się troszkę, aby zachęcić byt do interakcji ze sprzętem. Świetnie, widzę, że jesteś. A spróbuj pobawić się tą piłeczką. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten niesamowity szpital. Miejsce urzekło nas. Urzekło nas dzisiaj tym, co tu się działo. To, jak energia, która tutaj przebywa, reagowała z naszymi sprzętami, było wręcz niewiarygodne. Razem ze mną na wyprawie byli mroczni podróżnicy, czyli Seweryn i Agnieszka. Bardzo dziękuję za wspólną wyprawę. My również. Koniecznie odwiedźcie kanał, będzie link w opisie pod filmem. Jak już tam będziecie, zostawcie coś po sobie, wiadomo. I ja zapraszam Was już na kolejny rozdział Mrocznych Legend Historii. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy. Dobranoc.